Panie marszałku, Wysoka Izbo, ksiądz Franciszek Blachnicki to postać wielka, postać heroiczna. Bohater, obrońca Polski w 1939, ochotnik, ochotnik w wojnie obronnej. Potem, po 1945 roku, jedna z najbardziej zasłużonych osób w Polsce, jeśli chodzi o krzewienie trzeźwości, jeśli chodzi o odnowę moralną, duchową narodu. Bardzo zasłużona osoba, jeśli chodzi o walkę o wolności, prawa narodu, prawa obywatelskie przeciwko dyktaturze komunistycznej. Inwigilowany przez esbecję i prawdopodobnie zamordowany przez esbecję w 1987 roku w Niemczech. To jest ta postać. To jest postać, przeciwko której dzisiaj głosuje lewica. To jest postać, przeciwko której trzecie pokolenie UB dzisiaj w Sejmie, obecne na sali, się wypowiada i głosem Joanny Senyszyn atakuje tą heroiczną postać. Taka jest dzisiaj rzeczywistość w Parlamencie Rzeczpospolitej. To, ten głos Senyszynowej dzisiaj jest obrzydliwą, podłą manipulacją i trzeba powiedzieć jasno, że nie potrzebujemy w Polsce rozdziału Kościoła od państwa, bo on jest, bo Kościół jest sobie, a państwo sobie. Potrzebujemy dzisiaj w Polsce rozdziału lewicy od państwa, raz na zawsze.